Dzień dobry, Marcin Bystrański Invigo. W dzisiejszej prezentacji chciałbym zaprezentować ochronę liścia flagowego i podflagowego w zbożach, czyli popularnie tak zwany zabieg T2. Zabieg T2 fungicydowy. Jest to bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o ochronę przed chorobami, ponieważ właśnie liść flagowy, liść podflagowy, są to dwa liście, które w największym stopniu wpływają później na planowanie, ostateczne planowanie zbóż i ochrona właśnie tych dwóch liści jest bardzo, bardzo istotna. Chciałbym Państwu pokazać sytuację z zeszłego roku. Na tym zdjęciu, tutaj to jest zdjęcie z doświadczeń naszych prowadzonych w Urbanowicach, gdzie widzimy tą część zieloną, którą tutaj po mojej prawej stronie akurat widać. Jest to część ochroniona, jest to poletko chronione. Jest to akurat zabieg kierem w dawce 1 litr wykonane i po mojej lewej stronie widać przebarwienia takie żółtawe liści tych właśnie flagowych, podflagowych. Jest to taka sytuacja, która w tamtym roku zaistniała, że w przeciągu jednego tygodnia. Praktycznie niewiele się działo na polach i w jeden tydzień zostały zainfekowane na kontrolach liście tak bardzo poważnie, że praktycznie 80-70-80% blaszki liściowej zostało zaatakowane przez ryzę żółtą. Mówię o tym, ponieważ w tamtym roku rzeczywiście w tych początkowych okresach wegetacyjnych, jeżeli chodzi o wiosnę, nie było zbyt dużego porażenia chorobami. A w przeciągu tygodnia, kiedy tylko te warunki zaistniały, doszło do takiej dramatycznej sytuacji na, 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 na poletkach. W tym roku, jak widać, e, pogoda jest zupełnie inna, ponieważ tych opadów deszczu jest bardzo dużo, e, temperatury na pewno będą rosły i ochrona e, liści, ochrona liści, właśnie flagowego, podflagowego, na pewno w tym roku będzie bardzo istotna, ponieważ zapowiada się, że tych infekcji naprawdę będzie bardzo dużo zabieg T2 wykonujemy właśnie w fazie liścia flagowego, czyli można rozpocząć go od momentu początku rozwijania się liścia flagowego, czyli to jest BbcH37. W zasadzie do końca liścia flagowego jest ten taki najbardziej optymalny termin, jeżeli chodzi o wykonanie tego zabiegu. To oczywiście jak mówimy o technologiach trzyzabiegowych, czyli jeszcze po tym zabiegu będzie zabieg numer 3, czyli tak zwane T3, czyli ochrona kłosa. W momencie, kiedy robimy technologię dwuzabiegową, rzeczywiście termin tego zabiegu możemy troszkę przesunąć i wtedy na najlepszym momentem, żeby taki zabieg wykonać, jest to faza początku kłoszenia, kiedy kłosy wychodzą z pochewek liściowych i wtedy można wykonać zabieg T2, jako ten ostatni. Generalnie zalecam jednak technologię trzyzabiegową, ponieważ no, u nas pogoda jest dosyć kapryśna i w tych okresach, kiedy Zboża są wykłoszone, bardzo często mamy wilgotną, przekro, przekropną pogodę i po prostu zabieg taki typowy na kłos yy, raczej warto wykonać. Także yy, polecam jednak technologię trzyzabiegową. Jeżeli chodzi o zagrożenia, yy, które przede wszystkim występują w tym momencie, jeżeli chodzi o zboża, i tutaj przede wszystkim mówimy o pszenicy o zimnej, to jest oczywiście septorioza paskowana liści. Choroba, która potrafi naprawdę duże żniwo zebrać, obniżyć nam bardzo, bardzo planowanie zbóż. Choroba, która ma bardzo długi okres utajony, jeżeli chodzi o, o tą infekcję, przez yy, okres około 20-21 dni. Faktycznie niewidoczna na liściach, dopiero w momencie, kiedy ją widzimy, to rzeczywiście rozwój tej choroby już dużo wcześniej nastąpił. Także tutaj choroba, którą typowo powinniśmy działać na nią zapobiegawczo, czyli tutaj takie zabiegi zapobiegawcze, czyli teoretycznie nie widzimy jeszcze objawów chorobowych na roślinach, takie zabiegi powinniśmy wykonywać. Tutaj, jeżeli chodzi o właśnie ochronę liścia flagowego, naprawdę nie ma się co zastanawiać. Pojawiają się liście flagowe, po prostu wjeżdżamy w pole i robimy zabiegi fungicydowe. I ostatnio, dosyć. Duże zagrożenie, które przez ostatnie lata coraz częściej pojawia się na, na polach, to jest właśnie rdza żółta. Pokazywałem Państwu sytuację z tamtego roku, z poletek doświadczalnych, i rzeczywiście tej rdzy żółtej w Polsce, w tej chwili na polskich polach widzimy coraz więcej. Przez wiele, wiele lat górowała rdza brunatna. W tej chwili rzeczywiście mamy i rdzę brunatną, i rdzę żółtą. Dwie groźne choroby. Pod warunkiem, oczywiście, jeżeli ich nie zwalczamy. Tak jak mówię, zwalczanie septoriozy paskowanej liści jest dosyć trudne, znaczy tutaj trzeba rzeczywiście zadziałać odpowiednią kombinacją substancji aktywnych. Tak, w przypadku rdzy jest to troszeczkę łatwiej. Po prostu zabiegi wykonujemy, tych substancji aktywnych jest trochę więcej, ale generalnie zabiegi wykonać trzeba, ponieważ niezwalczana może nam naprawdę bardzo, bardzo obniżyć plon. Jeżeli chodzi o taką podstawę z oferty Invigo do tych zabiegów T2, to chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o yy, preparatach takich jak Aspic. Yy... Rotikon, czy też Kier, trzy składnikowy, taki kompleksowy fungicyd. I oczywiście również mamy azoksystrobinę w dwóch preparatach, troszkę różniących się formulacją. Także tutaj kombinacja triazoli i azoksystrobiny to jest właśnie ta oferta ze strony Invigo. Parę słów na temat tych preparatów. Rozpocznę właśnie od preparatu ASPIC, od fungicydu ASPIC. Jest to dwuskładnikowy fungicyd, zawiera proteokonazol i tebukonazol. I tutaj, jak widzimy, bardzo szeroka rejestracja, jeżeli chodzi o zboża. Jak widzicie tutaj, praktycznie wszystkie gatunki zbóż ważne mamy, mamy w etykiecie. Dawka maksymalna to jest 1 litr na hektar, i to jest taka dawka podstawowa. Zalecam stosować właśnie tą dawkę maksymalną. Jeżeli chodzi o same substancje aktywne, protueconazol, po, poza tym, że to jest chrobie podstawy źdła to też bardzo dobrze radzi sobie z fuzariozą, wszelaką fuzariozą, czy to są choroby podstawy źdźbła, czy to są choroby kłosów, czy choroby liści, tak samo, bo tych fuzariów rzeczywiście w tej chwili mamy już wszędzie bardzo dużo. Ale oprócz tego protykonazol to też jest septorioza, bardzo wysoka skuteczność, jeżeli chodzi o septoriozę. Tebukonazol, doskonały preparat, jeżeli chodzi o rdzę, jak i również wszelakie fuzariozy. Także naprawdę tutaj bardzo dobrze uzupełniający się preparat triazolowy, jeżeli chodzi o to stosowanie w zabiegu T2. Tak jak mówiłem, Aspik przede wszystkim to. Preparat bardzo uniwersalny. Zabiegi T1, o których mówiłem we wcześniejszych prezentacji. Natomiast tutaj tak samo ochrona kłosa, ponieważ bardzo dobrze radzi sobie z fuzariozami, jak i właśnie te zabiegi T2, czyli septorioza, czy różnego rodzaju fuzariozy, przez ten preparat bardzo dobrze są zwalczane. Kolejny preparat, który bym zalecił do zabiegów T2, to jest Protikon. Tutaj mówimy już o jednoskładnikowym, czystym protiokonazolu. Jak widzimy, Protikon pszenica ozima żyto, Jare ma rejestrację i tutaj dawka ta maksymalna rejestrowana to jest 0,8 litra na hektar. To jest Czysty proteokonazol. Tutaj zalecam coś do niego dołożyć. Za chwilę powiem, jak optymalnie wykonać właśnie zabieg z protikonem. Kolejny produkt, tak jak wspomniałem, wieloskładnikowy Kier trzy substancje aktywne, bardzo kompleksowy preparat, azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol, dawka zalecana litr i zalecam tak ten preparat wykonywać, jeden litr na hektar i tutaj jak widzicie kombinacja tych trzech substancji jest to bardzo dobre zabezpieczenie przed septoriozą, czy też rdzą, czy też in, chociażby fuzariozami, ponieważ tutaj ten skład właśnie daje ten efekt i rzeczywiście tutaj kier bardzo wszechstronny preparat do zastosowań w zabiegach T2, przede wszystkim, ale również dobrze sprawdza się, jeżeli chodzi o zabiegi T1. O nim wspominałem, jeżeli chodzi o te wcześniejsze zabiegi, też we wcześniejszej prezentacji. Tutaj widzimy też wyniki Kiera z doświadczeń w porównaniu do innych preparatów wieloskładnikowych i widzimy, że naprawdę jeżeli chodzi o skuteczność kiera, czy jest to septorioza, czy jest to rdza brunatna, akurat tutaj na tym doświadczeniu mieliśmy do czynienia z rdzą brunatną, widzimy skuteczność kiera była bardzo wysoka. Naprawdę polecam ten produkt, jeżeli chodzi o zabiegi T2, czyli ochronę liścia flagowego. I podsumowując na koniec chciałbym pokazać te nasze główne zalecenia, jeżeli chodzi o, przypomnieć o tych głównych zaleceniach, jeżeli chodzi o ochronę właśnie liścia flagowego, podflagowego. Pierwsze rozwiązanie, którym chciał zalecić, jest to kombinacja protikonu, czyli tak wspominałem, czysty protikonazol w dawce 0,7 litra na hektar, plus azoksystrobina w preparacie Makler, 0,8 litra na hektar. Drugie rozwiązanie, to już jest kompleksowy, jeden produkt, 3-składnikowy Kier, 1 litr na hektar, lub też trzecia opcja, tutaj będzie najbardziej ekonomiczna, jeżeli w tym, w tym naszym zaleceniu jest Aspik, czysty Aspik. Wspominałem Protoekonazol, Tebukonazol, 1 litr na hektar, również produkt, który kompleksowo poradzi sobie z chorobami, które będą nam zagrażały w momencie, w momencie rozwoju, właśnie liścia flagowego. I tak jak Państwo. Co mówiłem na początku. Azoksystrobinę mamy w dwóch formulacjach, czyli tutaj makler lub też makler plus. Oczywiście, tutaj, jeżeli chodzi o zawartość azoksystrobiny, jest taka sama, czyli Zalecam mieszaninę Protikonu 0,7 litra na hektar z Maklerem lub też Maklerem plus w dawce 0,8 litra na hektar. To tyle, jeżeli chodzi o ochronę liścia flagowego, podflagowego, zabieg obowiązkowy. Także tutaj nie zapominamy o tym, a zwłaszcza w tym roku, gdzie w tej chwili widać, że pogoda będzie bardzo mocno nam tutaj sprzyjała, jeżeli chodzi o rozwój chorób, zabieg ten wykonać na pewno trzeba będzie. W kolejnej prezentacji. Powiem Państwu o technologii Invigo na zabieg T3, czyli ochronę kłosa. Dziękuję bardzo.